O której będzie płynął? O 7. Dobra, a jest tu jakiś sklep czynny w okolicy? Tutaj. Dobra. Więc elo velo rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to trasa, którą już dawno, dawno chciałem jechać. Już z rok temu byłem tutaj niedaleko w okolicy, niedaleko Stegny, a dokładnie w Sztutowie, ale niestety byłem wtedy bez roweru i tej trasy nie mogłem zrobić. Głównie wtedy biegałem, ale dzisiaj to nadrobię. W końcu to nadrobię, bo usłyszałem, że ta trasa jest przepiękna. Ale muszę uzupełnić jeszcze trochę bidony, bo jadę na pusto. Dzień dobry. Dobry. Co będzie? 8 zł. 8? Ja patrzyłem stronę 5. No to nie nasza strona musiała być. Tak? Tylko różna inna. Do rodzinnego kartą można? Można. Aha, dobra. No to na razie tylko do koma. Nawracając. Ale sprytny prom jest, salinka. I o. Przeciąga sobie z jednej strony na drugą. Szlak bursztynowy R10 i R13. Więc w planach dzisiaj ponad 100. Zaczynam od miejscowości Mikoszewo. Nie, no i dobrze, patrzyłem na stronie. Było napisane, że prom Mikoszewo 5 zł dla rowerzystów, 4 zł ludzie, a zapłaciłem 8 zł. I też była informacja, że nie można płacić kartą, tylko gotówką. A jednak, o, ale mi się to już zaczyna podobać. A można było płacić kartą i było trochę drożej, więc nie wiem, jakiś błąd na stronie, pewnie nie było to aktualizowane. Ale tu jest przepięknie, a to dopiero pierwsze metry. A, jak jechałem rok temu z samochodem i patrzyłem na ten las, który był tam w koło, no to bajka. Bajka, tak mi gul... tak mi gul chodził, ale dzisiaj to na szczęście nadrabiam. Mam nadzieję, że warto było czekać. Trasa prowadzona przez Mierzeję Wiślaną to około 50 km w jedną stronę. Licząc od tego promu. Dodatkowo, mimo że jest przy samej Wiśle, przy samym morzu, to wiem, że będzie trochę przewyższeń. Można się bardzo, bardzo zdziwić, bo to nie jest jak w Płaskopolsce, że przy Wiśle cały czas płasko, a tu trochę górek będzie. Zobaczymy finalnie, ile wyjdzie metrów. Nie będą to jakieś oszałamiające, ale coś tam będzie. Zobaczymy. Na razie lecę się cieszyć widokami. Słoneczko dzisiaj jest, wczoraj trochę popadało, ale myślę, że to niczym nie przeszkodzi. Mam oczywiście wyznaczoną trasę, którą robiłem poprzez Strawę, ale myślę, że tutaj w tym przypadku nie ma to w ogóle sensu, bo trasa jest tak bardzo dobrze oznakowana, że bez żadnych nawigacji można tutaj śmiało jechać. Jeżeli chodzi o nawierzchnię, to jest tutaj taki gravelowy raj, bo cały czas jest ubity szuterek i nawet na opartego na jakiejś węższej oponie typu, nie wiem, 32 mm póki co szłoby to spokojnie przejechać. Więc dzisiaj zaszalałem trochę z ciśnieniem, bo mam chyba po 3
bary, ale myślę, że prawidłowo. Na dzisiejsze warunki takie ciśnienie jest idealne. Jakiś objazd się trafił na trasie. Widziałem wcześniej, że jakiś jeden rowerzystę skręcił, ale mówię, dobra, jadę swoje, zaplanowane. A, stegna. Co tu się odpitało? Witajcie, jestem w stegnie. Troszkę zbaczam z wytyczonej trasy, bo pokazuje, że R10 prowadzi tędy. A ja miałem na strawie pokazane w linii prostej, no ale jak prowadzi tędy, to jadę tędy, no. Prosta sprawa. Dobra, no jestem teraz w Sztutowie, gdzie już wspominałem, że byłem tutaj rok temu, lecz niestety bez roweru. To jest kawałek ścieżki takiej zwykłej rower wyłożonej z polbruku. I z tego co kojarzę, to zaraz powinny się zacząć jeszcze piękniejsze tereny. Pamiętam, że tutaj w którejś tej uliczce była bardzo dobra pizza, chyba tutaj. Jesteśmy tak świta. Tak schowana w głębi, ale pizza była bardzo, bardzo dobra. I świetny klimat. Pierwsza hopka. I teraz myślę, że taki hopek będzie za chwilę. Thank you for that. I'm okay. Nie wiem, czy dobrze jadę, bo nawigacja kazała mi skręcić, ale tam nie miałem żadnego znaku i cały czas staram się jechać prosto, a tutaj też dalej nie mam żadnych znaków, więc może być tak, że zaraz się zgubię. Ale no tutaj nie ma za bardzo się chyba zgubić. Zobaczymy. Dobra, na pewno jestem już na właściwej drodze. O. Tutaj coś się podziało. Nie rób mi takich rzeczy. Proszę cię bardzo. Coś się rozcięło. Tutaj ostatnio mam pecha, kurde, z tymi oponami. No nic, jadę, zobaczymy. Może się uszczelni. Dobra, niestety nie chcę się uszczelnić. Cały czas słyszę, jak syczy sobie. Delikatnie, więc poczekam, aż zejdzie do już takiego niekomfortowego ciśnienia i będziemy kombinować. Plan A to taki, aby użyć knota, a plan B to taki, żeby użyć dętki. Tylko że z dętką jest ten mały problem, że tu jest stożek, a na gravelowe dętki ze stożkiem rzadko kiedy bywają. Na szczęście mam jeden patent, ale zaraz zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Jadę, póki jeszcze mam jakieś ciśnienie. Odpukać w puste i niemalowane. Na razie ciśnienie
jakoś tam trzyma i jadę. Ale zobaczcie, jak tu jest ładnie. Ptaszki ćwierkają. Tutaj góreczka, tutaj dołek. Paprotki, no pięknie jest. Kapitat portu Nowy Świat. Proszę, jak to ładnie wygląda. A, dobra, to ja już kminię w końcu, o co chyba w tym chodzi, tak? Że jak sobie przepływa stateczek, to sobie najpierw się otwiera jedno, a jak już sobie przepłynie, to się zamyka i tamto się otwiera. A. Genialne. Dobre, co? Tamto zaraz będzie się otwierać, a to się zamknie. Dobre. Kilka miliardów nie poszło jednak na marne, tak mi się wydaje. Dojeżdżamy do jakiegoś punktu widokowego i raczej trzeba będzie obowiązkowo się tutaj zatrzymać. Czyż tu nie jest pięknie? Szum fal, delikatny wiaterek, zero ludzi, cisza, spokój, natura. Dla mnie bajka. Ja bardzo lubię przyjeżdżać nad morze, tak na tydzień, dwa, żeby się wypocząć, wychillować, coś nowego pozwiedzać. Byłem w paru już miejscowościach. Najczęściej wracam do Darłowa. W tym roku może jeszcze też będę. Ale dużo w ostatnim czasie z żoną co roku gdzieś jakieś nowe miejscówki znajdujemy. I w ostatnim czasie takie bardziej spokojniejsze. Tak, gdzie nie ma za dużo ludzi. Naprawdę cisza, spokój. Ale powiem szczerze, że nie mógłbym mieszkać nad morzem. Mimo, że jestem z Płaskopolski, to jednak wolałbym stanowczo bardziej południe, czyli góry. To tutaj jest jeden wielki problem. Ja zawsze lubię jechać pod wiatr, a jak wieje z północy, to gdzie ja pojadę? No nie da się. Nie da się. Dlatego wolę stanowczo pojechać, stanowczo w góry. Aczkolwiek co do wiatru, to trasa naprawdę mega świetna. Bo niezależnie od kierunku wiatru można się sobie jechać. Ja nawet dzisiaj nie sprawdzałem, z której strony wieje, z której nie. Bo w tak gęsty las, że za bardzo wiatru nawet nie czuć, nie widać. No, naprawdę, bajka. Dobra, lecę dalej. Podjazdów trochę jest. Trzeba będzie zobaczyć na koniec, ile wyjdzie metrów przewyższenia, ale coś mi się zdaje, że dosyć sporo. Szutry się skończyły, jest jakaś bardziej asfaltowa, betonowa droga. Ładnie, ładnie. Fajnie, szybko się jedzie. Nigdzie nie widziałem znaku, ale domyślam się, że to jest krynica morska. Zgadzałoby się, jest to krynica morska.
Jaski jeszcze 11 km tylko zostało. Super się jedzie. Małymi kroczkami zbliżam się do granicy rosyjskiej, więc warto włączyć tryb samolotowy. Jest i ona. O, zakaz opierania rowerów. Czyli jakbym chciał strzelić fotę na miniaturę, to nie mogę. Strasznie, no nie? Ale jakoś inaczej wyobrażałem sobie tą granicę. Dalej się nie pojedzie. Póki co mam zrobione 59 km. W górę 638 metrów przewyższenia. Jest to bardzo dziwne, bo naprawdę tu nie ma żadnych jakichś takich większych górek. Max może 10 metrów przewyższenia, ale no tych metrów wyszło sporo, tak no, wracając, jeżeli wszystko dobrze pokażę, no to te 1000 metrów przewyższenia wyjdzie, więc spoko, fajnie, dobrze się jedzie, trzeba zawracać. Tubles póki co trzyma, więc jest tam troszeczkę zeszło ciśnienie, aczkolwiek nie jest jeszcze jakoś tam miękko, więc tragedii nie ma. Rozsądek podpowiada, żeby wrócić asfaltem, ale no serce chce powrócić tą samą trasą, bo naprawdę jest świetna. Szkoda właśnie, że to nie jest runda. Ja na przykład osobiście nie lubię jeździć w jedną i w drugą stronę tą samą drogą. Ja zawsze lubię robić sobie jakieś rundki, ale dzisiaj zrobię wyjątek i będzie to naprawdę przyjemny wyjątek. Nie wiem, czy to w ogóle można kamerować, ale żadnego zakazu nie ma. Dobra, lecę stąd. Lubię morze. Dobry gość. Wziął, zostawił rower, poszedł na plażę zrobić sobie zdjęcie. Jakby mu teraz jakiś rusek tutaj wyskoczył i go zabrał. Że ma zapięcie. Ma zapięcie od abusa. O, proszę. No i tak, taka lineczka to obcinaczkami można przerwać. Ale zapakowany. Mówił po angielsku. Więc nie stąd. Tylko coś musiało się podziać. Zabrakło pamięci w kamerze, więc już na spokojnie podsumuję całą tą trasę. Dla maruderów można powiedzieć, że nic nadzwyczajnego, bo tylko lasy, jakaś ubita droga i nic się tak naprawdę po drodze nie dzieje. Aczkolwiek tutaj za mną piękny widok. Mi się coś takiego mega podoba. Takie pagórek mchu, pięknie zielono. No, wygląda to jak dla mnie przebajecznie. I choć muszę wrócić tą samą drogą, to robię to naprawdę z przyjemnością. Ogólnie ten klimat, las, świeżość, do tego ta nadmorska bryza, to wszystko się tak pięknie komponuje, że przyjemnie się tutaj jedzie, że tu się wypoczywa. No naprawdę coś, według mnie coś niesamowitego. Przepiękna trasa i myślę, że każdy rowerzysta musi ją kiedyś, chociaż raz w życiu zaliczyć. Podjechać do granicy, cyknąć sobie fotę i wrócić. Można to zrobić oczywiście od samego promu, no to jest jakieś 50 km, czyli łącznie wyjdzie stówka. Można to zrobić na przykład, jeżeli ktoś nie chce zrobić 100 km, może zrobić to wcześniej. Od na przykład od Krynicy Morskiej, tutaj najbliższa miejscowość, jaka jest, to jest Piaski. Z Piasków to jest 3 km, żeby tutaj przyjechać. Więc no są różne możliwości, ale naprawdę świetnie. Świetnie, warto. No mówię, szutrowy praktycznie raj, cały czas taka nawierzchnia, jak tutaj widać, jest naprawdę coś niesamowitego. Tam kawałek było trochę asfaltu, betonu, nawet się pojawiły przez chwilę płyty
betonowe, te takie nierówne, ale to dosłownie przez chwileczkę, ale tak to trasa bajeczka. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej trasie, czy już byliście, czy jeszcze nie, czy się wybieracie. Dla mnie jest naprawdę świetna. Możecie też dawać jakieś propozycje ciekawych tras rowerowych nadmorskich. Jak pewnie to oglądacie, to ja już jestem z powrotem na Kujawach, ale myślę, że jeszcze raz w tym roku przyjadę nad morze i myślę, że coś nowego jeszcze eksplorować. Udało mi się kiedyś przejechać dosyć spory kawałek R10 w jedną i w drugą stronę, zaczynając od Darłowa. Od Darłowa do Międzyzdroi przejechałem, to chyba wtedy było jakieś 170-180 km. I w drugą stronę do... O Jezus, nie pamiętam, do Łeby. Tam wyszło chyba trochę mniej, bo z jakieś 120-130. Muszę to sprawdzić dokładnie, bo troszeczkę... wybierając się wtedy ze szwagrem, zaskoczyły nas bagna w klukach. No coś niesamowitego. Wiele o tym słyszałem, ale jak tam dopiero pojechałem, to się przekonałem, co to są bagna w klukach. No... lepiej omijać. O, powiem słuchajcie, lepiej omijać. Ewentualnie jak jest susza jakaś miesięczna, to może warto spróbować tu przejechać, ale jak popadało, to nie warto. Nie warto. Ja bym się chyba jeszcze raz teraz nie odważył to przejechać. Bo to nie jest tam jazda. Dobra, no lecę. Lecę z powrotem do rodzinki. Naprawdę miło, fajnie. Naprawdę można bardzo się zrelaksować na tej trasie. Taka super. No dziwo, komarów nie ma. Nie wiem, boją się tej grunicy. Ja ubrany na pomarańczowo. Z reguły do takiego koloru lgną. Lecą strasznie, a teraz nie. Dobra, jedzie jakiś gravelowiec. Tam. No. W takim razie ja też jadę. Pamiętajcie o subie, łapce, dzwonku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.